Targi MWC to dobra okazja, aby przyjrzeć się smartfonom, które obecnie dla nas, dla Polaków, są trochę egzotyczne. Mówię oczywiście o smartfonach firmy ZTE. ZTE prezentuje na targach naprawdę imponujące stoisko, a na nim kilka smartfonów, które są całkiem interesujące. Na stoisku ZTE możemy oglądać urządzenia, które zostały zaprezentowane już jakiś czas temu, jak chociażby serię ZTE Axon 30. Mamy model podstawowy Axon 35G. Jak widzicie, strasznie się on palcuje, ale wygląda całkiem ciekawie. Popatrzcie na tą niebanalną oprawkę aparatu fotograficznego. Chociaż tak naprawdę najciekawszy aparat w tym telefonie kryje się tutaj, pod ekranem. Aparat dla selfie. Popatrzcie, jest już w tej chwili prawie że niewidoczny. Jak się dobrze przyjrzymy, to go dostrzeżemy. Natomiast rzeczywiście bardzo mało rzuca się on w oczy. A jakie robi zdjęcia? No cóż, takie sobie. Fotki wyglądają, jakby były za mgłą i nie należą do najostrzejszych. Pewnie właśnie dlatego w modelu wyższym, czyli ZTE Axon 30 Ultra, mam już klasyczny aparat w dziurce ekran. Za to jeszcze ciekawiej robi się z tyłu, bo mamy tutaj trzy matryce o rozdzielczości 64 megapikseli i dodatkowo jeszcze aparat z peryskopowym teleobiektywem. A tu już tańsza seria od ZTE, czyli Blade V40. Blade V40 Vita, Blade V40 Pro i główny model, czyli V40 po prostu. No to rzućmy szybko okiem. Przypomnę, specyfikacje znajdziecie u nas w serwisie, więc nie będę się tutaj specjalnie nad nimi rozwodził. Zwłaszcza, że pewnie coś bym pomylił, no bo jednak tych telefonów trochę tutaj mamy. O, i patrzcie, ktoś tu się chyba zapatrzył na Realme. Wielgachne logo ZTE Blade na modelu Vita. Ja to chyba pozostawię bez komentarza. A tu już kolejna z marek ZTE, czyli Nubia. Z nowym, niedawno zaprezentowanym modelem Z40 Pro. Smartfon ten miał swą premierę dosłownie kilka dni temu, tuż przed samymi targami. I jest modelem, no można powiedzieć, już z trochę wyższej półki. Z rzeczy ciekawych ma chociażby 80-watowe ładowanie akumulatora. I dosyć świeżą matrycę Sony IMX787. Tutaj, jak widzicie, wkomponowaną w taką sporą ramkę, na której wyraźnie zaznaczono, że obiektyw ma ogniskową 35 mm. No, ciekawy detal. A tak prezentuje się Nubia Z40 Pro z przodu. A tu z kolei coś dla graczy. Submarka Red Magic z modelem 7. Nubia Red Magic 7 to gamingowe monstrum. Oczywiście z najnowszym Snapdragonem 8 pierwszej generacji i dedykowanym, a do tego podświetlanym układem chłodzenia. Chłodzenie wentylatorkiem, który kręci się, jak widzicie, nie zapomniano o tym wspomnieć, z prędkością 20 tysięcy obrotów na minutę. Aparat fotograficzny nie jest tu nadzwyczajny. Jednostka główna 64 megapiksele, do tego ósemeczka do szerokiego kąta i dwójeczka do makro, czyli standard, który powtarzany jest w Red Magicach już od dobrych kilku generacji. Design również jest charakterystyczny dla Red Magiców, no ale tu, tak jak widzicie, trochę go odświeżono. Telefon jednak nadal ma gładki, łatwo brudzący się szklany tył. Na froncie też nie ma biedy, bo mamy tutaj wyświetlacz z bardzo wysoką częstotliwością odświeżania 165 Hz. I co ciekawe, nadal z symetryczną, pozbawioną noczy czy otworków ramką wokół ekranu, na której czai się nieduży 8-megowy aparat do selfie. No ale to nie jest telefon do robienia zdjęć, to jest telefon do upalania grami i w tej roli powinien się sprawdzić całkiem fajnie. I to na tyle od ZTE, ale przyznacie, stoiska mają naprawdę porządne.